Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Przyszedł czas na kolejne już kulturowe polecajki, bo mamy koniec lutego, więc czas na ten segment dotyczący kulturowych polecajek, bo obiecałam Wam, że będę raz w miesiącu polecać Wam jeden komiks, jeden serial, jeden film i jedną grę. I o dziwo w tym miesiącu udało mi się też... No nie, chciałam powiedzieć, że udało mi się wyrobić ze wszystkim, ale to w sumie bym skłamała, bo rzeczywiście luty jest miesiącem, kiedy nie przeczytałam żadnego komiksu, ale wybrałam jeden komiks z mojej półki, o którym chciałabym Wam przypomnieć, bo uważam, że jest rewelacyjny i uważam, że zasługuje na większą uwagę i większą miłość niż otrzymał. Być może to ze względu na ekranizację serialową, która nie wszystkim przypadła do gustu. No ja serialu akurat nie widziałam, nie mogę porównać. Sam komiks uważam jednak za rewelacyjny. I mam tu na myśli Runaways. Jest to historia grupy nastolatków, którzy raz w roku ich rodzice spotykają się w rezydencji którejś z tych rodzin i no, rodzice jakby zabierają swoje dzieci, które zmuszone są też się spotykać raz w roku, a nie zbyt ze sobą przepadają. Rodzice znikają gdzieś tam w którymś z pięknych salonów i dyskutują między sobą, no, a dzieciaki są zmuszone spędzać ze sobą czas, chociaż nie bardzo im się to podoba. I podczas jednego właśnie z takich rocznych zjazdów dzieciaki odkrywają, że ich rodzice są super złoczyńcami. No i niestety, niestety, dzieciaki stwierdzają, że no one nie chcą takiego dziedzictwa, one nie chcą... być kiedyś, iść w ślady swoich rodziców i być super złoczyńcami, a wygląda na to, że tego się po nich oczekuje i postanawiają, jak sam tytuł mówi, dać nogę, stać się uciekinierami, czy po polsku, jak to u nas mówi się, no po prostu wybrać gigant, tak? Dzieciaki, młodzież na gigancie. No i nasi bohaterowie. Też okazuje się, mają, jak zaczynają ze sobą rozmawiać, okazuje się, że mają różne super zdolności. Na przykład najmłodsza z grupy okazuje się, że najprawdopodobniej no, jest jakąś tam pół czy w jednej czwartej kosmitką. Jedna z dziewczyn ma zdolności magiczne. Inna z kolei, Gert, no, posiada swojego własnego dinozaura, którego zresztą nazywa, o ile dobrze pamiętam, Stare Koronki, bo ona sama przyjmuje pseudonim Arszenik, natomiast właśnie dinozaura Gert nazywa Stare Koronki. No i nasze dzieciaki stwierdzają, że nie tylko uciekną, ale też no, postarają się odkupić te winy swoich rodziców i staną się superbohaterami. I rzeczywiście komiks opisuje różne ich przygody i to jak starają się ratować świat. No ale tam mają od 12 chyba do 16 lat, więc wiecie jak to może wyglądać, jak początkowo im to idzie. A na dodatek no, są tropieni przez nie tylko rodzice, ich próbują odnaleźć, no, ale też różne organizacje się dowiadują, że pojawiła się grupa dzieciaków, no i tutaj różne strony na nich polują. Komiks jest bardzo dowcipny, dobrze napisany, porusza trudne tematy niekiedy, bo związane z dorastaniem, z tożsamością, z poszukiwaniem siebie, z tym, że jednak, no nawet jeżeli ktoś jest zły, to jednak jest rodzicem i można za nim tęsknić. Naprawdę fajna historia i co ważne, jest to historia o nastolatkach i bardzo często historie o nastolatkach są najbardziej denerwującymi historiami na świecie, bo te dzieciaki są wkurzające,
A tutaj nie ma wkurzających dzieciaków. Te dzieciaki są naprawdę bardzo fajne. Chce się śledzić ich losy, chce się śledzić ich poczynania i chce się im kibicować. Więc mimo, że w lutym nic nie przeczytałam komiksowo i trochę oszukałam, to przypominam o Runways, bo to jest naprawdę kawał dobrego komiksu. I co ważne, cała ta historia została wydana po polsku. W czterech tomach, ja tutaj akurat mam pierwszy, ale z całością tej historii, tej grupy dzieciaków można się rzeczywiście po polsku zapoznać. Dalej, serial. Chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj o serialu, który w Polsce no, nie zyskał sobie jakiegoś tam dużego rozgłosu, a szkoda, bo to jest naprawdę rewelacyjna historia. Pierwszy raz usłyszałam o Julie Child za sprawą filmu z Meryl Streep i Amy Adams, Julie i Julia, który opowiadał właśnie o młodej dziewczynie. Dziewczyna ta kupiła sobie książkę Francuski szef kuchni Julie Child i na podstawie tych przepisów stworzyła blog i opowiadała o tym, jak tam te przepisy Julie Child udaje jej się wykonywać. A drugą osią fabularną była właśnie historia tego, jak Julia Child tę swoją książkę Francuski szef kuchni tworzy. No i mamy tam naprawdę bardzo dobrą obsadę, bo Julię, tak jak wspomniałam, gra Meryl Streep, Julie gra Amy Adams, męża Julie Child, który był ambasadorem i politykiem i dużo podróżował, gra Stanley Tucci. Więc naprawdę dobra obsada, przyjemny, taki obyczajowy, pogodny film. No i teraz HBO zdecydowało się na serial dotyczący Julie Child i jest to już właśnie serial typowo o samej Julie, o tym, jak właśnie pisała tą swoją słynną książkę i o tym, jak uczyła Amerykanów, czy bardziej Amerykanki, gotować i rozkoszować się jedzeniem i poprzez jedzenie cieszyć się życiem. I serial opowiada o tym, jak trafiła do telewizji i jak powstawał jej program kulinarny, bo oprócz tego, że pisała książkę, to trafiła jeszcze do telewizji i była taką prekursorką właśnie gotowania w telewizji. I naprawdę ten serial, no jest to taki serial obyczajowy, ale jest bardzo przyjemny, jest bardzo taki optymistyczny. Jest właśnie o miłości do życia, o miłości do gotowania, o tym, jak wielu dobrych ludzi wokół siebie miała Julia Child i o tym, jak sama była niezwykłą osobą, no bo ona miała prawie 1,90 m, była wysoką, postawną kobietą i niektórzy mówili, że wiecie, jest taką, no, jest takim babochłopem, taką krową, a trafiła na naprawdę dobrego człowieka, który ją kochał, który ją wspierał, którego ona wspierała i o tej ich relacji, no też takiej niełatwej, no bo jednak mamy czas, jaki mamy, kiedy to mężczyzna robi karierę, a kobieta jest od siedzenia w domu. A tu jednak pokazany jest mąż, który wspierał swoją żonę w jej karierze, w jej rozwoju. Mamy też pokazaną tą stronę programu, gdzie Julia właśnie jako kobieta jest początkowo lekceważona. Jak wszyscy się z niej naśmiewają, aż do momentu, kiedy odnosi sukces i nagle staje się gwiazdą, i ten stosunek do niej się zmienia. No i jest też ta strona wydawnicza, kiedy ona właśnie tworzy tą swoją książkę i tutaj zaprzyjaźnia się ze swoją redaktorką, i jak to tworzenie przepisów w ogóle w tej książce wyglądało, jak niekiedy ona próbuje tam odtworzyć jakiś przepis, na przykład coś gotuje 20 razy i jej nie wychodzi, no to można się naprawdę, wiecie, podbudować. Wiele kobiet na pewno to zrozumie, jak tak próbujemy coś zrobić w kuchni i nam
nie wychodzi, tylko myślimy o tym, że zmarnowałyśmy pieniądze, zmarnowałyśmy składniki i chce nam się płakać. Jak się obserwuje tą Julię, której też nie wychodzi, która też marnuje, a mimo to próbuje, to jakoś się wtedy lepiej robi na sercu. Naprawdę polecam wam ten serial, bo jest przecudowny. Bardzo żałuję, że niestety HBO zdecydowało, żeby po drugim sezonie go skasować. No ale mimo wszystko te dwa sezony mamy, można się nimi cieszyć i gorąco, gorąco wam je polecam, nie tylko ze względu na tą stronę kulinarną, ale i tło obyczajowe jest świetne, więc warto się nim zainteresować, a jak przypuszczam, mało kto w ogóle o tym serialu słyszał. Jeżeli chodzi o filmy, to tutaj was zaskoczę, bo obejrzałam właśnie niedawno, w zasadzie w dniu premiery na streamingu Marvels i całkiem mi się podobało. Większość osób strasznie na ten film narzeka, tak? Nie wiem, czy ze względu na to, że to jest jednak film o trzech superbohaterkach, a my nadal mamy taką tą kulturę, że jak nie ma męskiego bohatera, to film jest z gruntu gorszy. Nie bardzo mi się chce już w to wierzyć, bo chciałabym ufać w to, że świat się zmienił i że to nie jest krytyka tego filmu, nie jest kwestią tego, że baba jest głównym bohaterem. Pozwolę sobie ufać w to, że tak nie jest. Powiem wam, że ja się generalnie bawiłam na tym filmie jak norka i bardzo mi się podobał. No historia jest doskonale, wiecie o czym jest, tak? Mamy Kapitan Marvel, która tam rozwiązuje w kosmosie różne problemy. No i okazuje się, że podczas jednej z misji nagle ląduje w Jersey City i okazuje się, że jest połączona mocami z dwoma innymi superbohaterkami. Jedną z nich jest Kamala Khan, zresztą wielka miłośniczka Kapitan Marvel, która sama sobie nadała pseudonim Miss Marvel od właśnie tego pseudonimu swojej idolki. No i drugą jest Kapitan Monica Rambeau, która też z Carol Danvers, czyli z Kapitan Marvel, była związana. No a teraz niestety ma taki syndrom porzuconego dziecka, bo to była jej ukochana ciocia. Ciocia, która obiecała, że wróci, a ją zostawiła. No i generalnie, słuchajcie, moim zdaniem ten film jako komedia się sprawdza. No bo są tam sceny bardzo zabawne, jak planeta, na której mieszkańcy porozumiewają się ze sobą tylko i wyłącznie śpiewem, i jak nie śpiewasz, to nikt cię nie rozumie. A Carol Danvers jest taką osobą, która połknęła kij od szczotki i ona... No kontrast jej osobowości z tą planetą jest bardzo zabawny. Bardzo fajna jest relacja między tymi trzema bohaterkami, gdzie Kamala jest rzeczywiście wpatrzona w Kapitan Marvel i uważa ją za ósmy cud świata, a Monika wręcz przeciwnie, no nie to, że zrobiłaby jej chętnie krzywdę, ale uważa ją ewidentnie za złego człowieka. I to, jak one wszystkie dochodzą do tego, Kamala do tego, że Karol jest jednak tylko człowiekiem i stawianie kogoś na piedestale nie jest dobre. Monika do tego, że może niekoniecznie to, co sądziła o Karol, też jest prawdą. A Karol do tego, że no jednak skrzywdziła członka swojej rodziny i może należałoby to naprawić i wyjaśnić. Ta ich relacja jest fajna. Podobał mi się ten montaż, jak one w ogóle ćwiczyły te swoje moce i dochodziły do tego, jak się ze sobą komunikować. Bardzo mi się podobała relacja Kamali z jej rodziną i reakcja rodziny na to, że Kamala jest super bohaterką i że no, będzie należała do tego świata bohaterów i że w każdej chwili może zginąć. No trochę zgrzytał mi ton tego filmu, na przykład wtedy, kiedy
Kamala po raz pierwszy styka się z tym, że no nie wszystkich da się uratować, że planeta ulega zagładzie i niektórzy giną, bo tutaj śmieszkujemy, jest fajnie i są kotki i jest puchato, jest mięciutko, a tutaj obserwujemy zagładę planety i aha, no dobra, stało się tak, pogódźmy się z tym i znowu śmieszkujemy. I tak te tony no nie bardzo mi zawsze do siebie pasowały. Ale generalnie oceniam ten film na plus. Był po prostu dobrą komedią. Nie był wcale jakimś bardzo kiepskim filmem superbohaterskim. Wielokrotnie zetknęłam się z opinią, że tutaj ta negatywna, zła postać jest, bo jest i to jest takie, jestem zła, bo jestem zła. A ja uważam, że generalnie miała bardzo dobrze podbudowaną tutaj tą oś, dlaczego działam, dlaczego robię to, co robię i dlaczego nienawidzę Kapitan Marvel, więc tutaj no, nie rozumiem narzekania na tą, na tego żeńskiego superzłoczyńcę, bo ja uważam, że całkiem nieźle ta postać była zbudowana. Więc generalnie dla mnie The Marvels powiem Wam, że na plus. No i ostatnie, polecam grę. Tym razem bardzo chciałabym Wam polecić grę Vampyr. To jest gra RPG, w której bohaterem jest Jonathan Reed. Jonathan jest lekarzem, był lekarzem wojskowym, który wrócił z I wojny światowej. Wrócił do Londynu roku 1918, gdzie no, jakby panuje epidemia Hiszpanki. No i rozpoczynamy, bo gramy właśnie Jonathanem, rozpoczynamy grę w momencie, kiedy budzimy się, trafiamy do Londynu, zostajemy zaatakowani, no i budzimy się niestety w masowym grobie. I okazuje się, że ta Hiszpanka to może jednak nie do końca Hiszpanka, tylko wampiryzm i myśmy zostali ugryzieni, jesteśmy wampirem. No i teraz możemy zdecydować, czy gramy jako dobry Jonathan, doktor, który chce epidemię powstrzymać, który stara się nie pić krwi i ratować ludzi, i czy próbujemy się wcielać w dobrą postać, która pomaga. Czy jesteśmy, wiecie, złolem, sukinsynem, który tam po prostu żywi się krwią i zabija wszystkich jak leci? Tylko, jeżeli będziemy zabijać, to się okazuje, że możemy wyssać z krwi kogoś, z kim potem byłaby jakaś poboczna misja fabularna, więc jak go zabijemy, to się tej misji fabularnej no jakby automatycznie pozbawimy. Dwa, że w grze poruszamy się po Londynie roku 1918, więc słuchajcie, ten klimat początku XX wieku jest naprawdę taki mroczny, jeszcze trochę gotycki, do tego świetna muzyka, to jest naprawdę fenomenalne. Ten Londyn nie jest za duży, bo mamy 4 dzielnice, z którymi są związane różne zadania, bo okazuje się, że zostajemy wplątani w taką intrygę, którą musimy wyjaśnić i teraz możemy zdecydować właśnie, czy działamy jako lekarz, który te 4 dzielnice Londynu próbuje uzdrowić i czy pomagamy przypadkowo napotkanym ludziom, na przykład dając im leki na ból głowy i wtedy oni zdrowieją i w dzielnicy się poprawia. Czy gramy właśnie jako ten typowy złol, narcyz, który myśli tylko i wyłącznie o sobie? Jak napotkamy człowieka, to go wyssamy z krwi, więc w dzielnicy się pogarsza i no i ta dzielnica zaczyna umierać. Więc jest to właśnie typ gry, w której nasze decyzje odzwierciedlane są w świecie przedstawionym i pewne drogi się przed nami zamykają, pewne się otwierają. Mamy więc różne rodzaje zakończeń, zatem można grać więcej niż jeden raz, bo gra nie jest może tak do końca nieliniowa, no bo musimy wykonać pewne zadania, żeby
tutaj dojść do końca. Musimy się dowiedzieć, rozwiązać pewne śledztwo, żeby tutaj popychać grę do przodu. Ale z drugiej strony nie jest to też rodzaj gry, w której kompletnie nic od nas nie zależy. Co prawda tutaj twórcy twierdzili, że no nasze wybory bardzo będą miały wpływ na kondycję świata. Może nie do końca rzeczywiście tak jest, że to wszystko, co my zrobimy, jakoś tam wpływa na ten świat, no ale jednocześnie wpływa na tyle, żeby właśnie no, zamykać sobie jedne drogi, otwierać inne w zależności od tego, jak postępujemy. I rzeczywiście można zagrać więcej niż raz. Na tyle ciekawa jest ta gra. Klimat jest rzeczywiście bardzo gęsty, muzyka jest świetna. Fabuła mnie na przykład bardzo wciągnęła, podobała mi się. No, grafika, no jest to gra z 2018 roku, ale naprawdę ten świat przedstawiony mi się podobał. Grafika, myślę, nawet dzisiaj daje radę. Poza tym dziś jest to już gra bardzo tania, a swego czasu nawet gdzieś tam była dostępna za darmo, więc wiecie, jeśli za darmo, to wcale nie wygórowana cena, jak to mówią. Jeżeli będziecie mieli możliwość, to naprawdę szczerze polecam Wam Vampyra, bo wiem, że ta gra obrosła złymi recenzjami, obrosła niechęcią, a moim zdaniem kompletnie niesłusznie, bo jest to, uważam, kawałek naprawdę dobrej gry. Zatem tak się przedstawiają moje polecajki w tym miesiącu. Dajcie znać, co Wy oglądaliście, w co wygraliście, co polecacie. Ja tymczasem się żegnam, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu. Cześć!